snapchattercinko, takie bardziej fachowe ćwiczenia dla osób z dyskopatią L4 i L5. Kręgi, tutaj chodzi głównie o ćwiczenia na plecy i na nogi. No i ja od razu, zanim reszta powie, ja zawsze, bo jest dużo snapów i jest też dużo pytań pod filmami, zauważyłem i ja bym udał się do specjalisty dobrego i nie polegał na przykład nawet na nas, nie? I dopiero później słuchać, co na przykład my mamy do powiedzenia w tej kwestii, albo inne tam osoby. To jest takie moje zdanie. Jeżeli chodzi o plecy, to wszystkie, na przykład w opadzie tułowia, focze wiosło, czyli opieramy tułów o ławkę i wtedy no, odcinamy to obciążenie. Nie wiem, jak to się mówi fachowo, te grawitacyjne w pionie. Jak to się, wiesz, jak to się zakrymuje? Jeszcze raz, sorry, że obciążenie, czytałem. Że obciążenie kręgosłupa... Osiowe, tak? No. Focze wiosło, tam nie wiem, może nie mamy nigdzie linku do tego. No nie jest fajne ćwiczenie. Gdzieś jak robisz na filmie, nie? No, gdzieś tam jest we vlogach, jak zobaczycie, możecie sobie wpisać. Czyli albo w YouTubie Seal Rows, Moto Rows wpiszcie. Jeżeli chodzi o nogi, to wypychanie nóg, a konkretniej nogi jednej na suwnicy. Wtedy zniwelujemy to wyginanie się miednicy, bo u większości osób będzie tendencja, że jak będziemy wypychać z dwóch nóg, to po prostu ta miednica będzie się bardziej podbijać. Co? Nie wiem, czy tam macie doświadczenia, jak was tam plecy pobolewały. Ja nie mam właśnie. W ogóle nie wiem, o co chodzi z tym bólem pleców. No. Ja tylko miałem w odcinku lędźwiowym ból, jak szarpałem się z za dużym ciężarem. To co z treningu teraz na dietę, bo mam jedno pytanie o posiłek. No ale to do ciebie mam. Pomysł na posiłek z marketu, gotowy, dużo kalorii. Czy coś polecasz? To znaczy fajnie, jak chcemy sobie podbić kalorykę w posiłku, to dużo sera nawalić, czyli na przykład jak już jem mięso, chcę, żeby to był w miarę sensowny posiłek, czyli jakieś białko, okej, no to sobie biorę załóżmy mieloną wołowinę. Żeby była jakaś, żeby podbić tą kalorykę, można ser dodać do tej wołowiny, można ją usmażyć na dużej ilości oleju. No naprawdę jest mnóstwo rzeczy, można później wylać sos tysiąca wysp, który ma w chuj tłuszczu. I no, jeszcze to podbić i można jeszcze sobie zrobić ziemniaki, frytki puste i to jest w ogóle super. Czyli nie ziemniaki do piekarnika, bo wtedy będzie no, stosunkowo, no, zniwelujemy ten tłuszcz i wpierdolić jak najwięcej tego, to znaczy po prostu, jak to się mówi, no, w oleju robić frytki, nie? Taka idealna odwrotność tego, co ja robię, ale jest bardzo dużo pytań. Dieta tłuszczowa teraz modna, więc no, pewnie się spodoba odpowiedź. Ale wiesz co, przeglądając grupy, jest bardzo dużo młodych osób z super metabolizmami i oni piszą naprawdę, jak wbić 4000 kalorii pomocy. Nie mogę, już pękam od jedzenia, tak to czytam, kurde. I jeszcze było, jeszcze jedno chyba do owcy było, myślę, a czym nabijasz tłuszcze? To znaczy, bo ja... Mogę odpowiedź przed chwilą, no, tak, no. Tłuszcze zazwyczaj u mnie są przypadkowe. A czekaj, jak dobić tanio tłuszcze? No to przypadkowo, no. Właśnie takimi produktami typu olej, pytanie. Coś pomoczyć, coś, jakiś sos. Coś, co ma małą objętość, a dużą kalorykę, czyli jest ubogie w mikroelementy, ale te makroelementy mam na wysokim poziomie. Dlaczego saker to saker? Nie, tak jest pytanie? No Sakowski, nie? Od nazwiska. To jeszcze dodam drugie o mnie. Czekaj, zgubiłem. Saker, jak długo już nie jarasz? 25 lat. Prawie 26. Bo tyle żyje. A tu mam dobra. Ciężka praca i spadek siły i masy, jak to pogodzić? Zdecydowanie ograniczyć objętość treningu i jeśli już coś sztywnego, to ja mogę polecić trening marka Repetol. Kurwa, nie wypowiem tego dobrze, zawsze mam z tym problem. Starting Strength. Bardzo, bardzo prosty trening. 3x5 powtórzeń, 3 serie po 5 powtórzeń w każdym lifcie i utrzymacie siłę, utrzymacie masę i przy takim ciężkim zapierdolu życiowym to jest bardzo... Bardzo dobry plan według mnie. Jakieś żeby? Ja mam. No dobra. Kiedy Kuba Bialik? Kiedy obiecany film Jak skaczecie? No. Słucham was. No właśnie ja chciałem zrobić z tego, bo to ja napisałem, chciałem zrobić z tego odcinek
Nie wiem teraz, czy spoilować. Dobra, przyspoiluję, bo będę miał chociaż czym się podeprzeć. Chciałem zrobić odcinek z Ewą Swobodą i po prostu jakoś to tak zorganizować, żeby na przykład sprawdzić. Ewa Swoboda, jak nie kojarzycie, to jest sprinterka, reprezentuje chyba już nawet nie juniorki, tylko ogólnie nasz kraj, Polskę. I jej tam bardzo dobrze idzie na arenie międzynarodowej. I okazało się, że już nas ogląda tak no, w zasadzie od samego początku. No i tam rozmawiałem z nią i mieliśmy się umówić na nagranie tego odcinka, bo chciała z nami coś nagrać, tylko że po prostu ma na tyle napięty grafik, zawody i tak dalej, że nie udało się tego zrobić. No akurat teraz mamy taką porę już zimę, że no, no można jakbyśmy się uparli nagrać te biegi, natomiast sali. No ewentualnie, no na pewno rozumiecie, że to jest utrudnione, nie? Że jest utrudniony dostęp i po prostu no chciałem zrobić z tego odcinka coś fajnego. No to, że będą biegi i skok do końca. A było pytanie gdzieś tam. Tak, tak, że ogólnie no, takie to jest testy. Najszybszy na 100 metrów było pytanie. No było właśnie, no, to może coś... To, no, może to nie jest tak, że ja o tym że zapomnieliśmy o tym. To może w lato, zrobi może pogoda. Już będę miał nogi zdrowe. No, bo to jest tak, że to nie jest, że nam się nie chce tego nagrać, tylko też chcemy, żeby to nie był jakiś przypadkowy filmik, podejdę, skoczę do obręczy, tylko rzeczywiście jakoś fajnie wykorzystać ten motyw właśnie, jak się na przykład siłownia przekłada na naszą sprawność. Owca, czy zostaniesz moim świadkiem do bierzmowania na smacie? Pączu jak tam na wocie. To jest mega w chuj. Spoko. No wczoraj ostatni raz grałem, rozwaliłem 10 czołgów takich dużych. Jaki jest ulubiony sport każdego z was poza kulturystyką? Peter Play od Rebura. No były pewnie biegi przełajowe, wiesz, w lesie. Siatkówka. Basketball. Snowboard. Koszykówka. Snowboard, kurwa? Snowboard. Snowboard. Nie znasz takiego słowa nawet daleko. To ja słyszałem snowball, nie? Mówię, ładnie. Snowball. Śnieżkami to robór, friend. Ej, robór kiedyś, co? Mogę ja to powiedzieć? Bo ja chcę to samo. W dzieciństwie. Robór, mieliśmy 12 lat. Robór, jakbyśmy mały. Podejdę aż, bo to będzie takie smutne. Ty jak w te słupki trafiałem za każdym razem. Robór robił takie coś, co się nazywało kanibale. Brał Śnieżkę, do kurtki wsadzał do kieszeni i trzymał ją tam powiedzmy 10 minut, że ona już nie była taka puchowa, tylko to się robił kurwa taki kawałek lodu, nie? I w nas napierdalał, jak tam, no różnie było, nie? On taki, wiadomo, dorastał, różnie z hormonami było, nie wiadomo co w tej głowie. No i rzucał w nas. Ja słowo honoru miałem takie siniaki na nogach, że z tydzień mi siedział, wiesz, bo on tak właśnie po nogach rzucał. Nie wiem czemu, jakiś taki fetysz, że po nogach rzucał i pamiętam, że słowo honoru na łudzie miałem takiego seniora fest, tydzień co najmniej. A w lato co ci robot robił, jak byłeś mały? Nie wiem o co chodzi, nie. No mów ty. Nie chodziło mi, ale nie powiem. Tak. Wiem jak się to skarży. Komuś musiałem, siedziało to we mnie 15 lat. Kanibale, kurwa, a jak to leciało w ogóle? Tam wrzucał na ten, na wieżowiec wrzuciłeś, nie? Tą Śnieżkę. Czy się udało? Chyba się udało. Na pewno na siódme piętro, bo do znajomego w okno rzucał. No, powiedzcie. Ale wydaje mi się, że Robur wrzucał Śnieżkę na cały wieżowiec. On ogólnie taki jebnięty jest to w takich rzeczach. No dobra. Blackox 3, użytkownik Snapchatter, pyta się, kiedy będą dostępne te bluzy dzik. W połowie stycznia, tak. W połowie stycznia już zamówiliśmy. O, fajnie, że się spodobały, więc, bo tak, to był to prezent. Do 10 dni mnie. Powinniśmy mieć. To się okazało, że pójdzie masowa produkcja. A ogólnie te bluzy, od wewnątrz materiał. Tak. On się rzuca. Zrobiliśmy przy okazji tanktopów dzik. Po prostu ten sam nadruk na kilku bluzach Robur zamówił na święta dla nas. I się okazało, że producent wprowadził fajne bluzy i będą dużo lepsze niż te, co mieliśmy na Buka ostatnio. Nie? A chcesz czytać? Nie, to nie. Samo. A, to wszystko. Że trzy pytania. Dobra, to ja mam do Robura, bo jest to łapa.
Mega oporne ramiona w stosunku do reszty ciała, głównie biceps. 12 serii w tygodniu, rozłożone na 3 treningi, czyli 3 razy w tygodniu robi łapy. Bardzo wolna progresja w ciężarach, o obwodzie nie ma co pisać. Jakieś rady? 3 razy w tygodniu, 12 serii, to dużo jest. 12 serii w tygodniu, w całym. W całym. Czyli 3 razy w tygodniu robi po... Ja teraz 2 razy w tygodniu robię biceps, po 4 serii. 2 serie robocze, no to mam 4 serie. Tak, to mam zakaz więcej robić od serii. To ile robisz ogólnie serii w tygodniu? 4 serie będą. No to on robi 12. No. A to 4 serie są na biceps, a na triceps, no to już tam więcej wchodzi. Wąskie wyciskanie, 5 serii po 5, powtórzeń. Co tam jeszcze mam? Weź właśnie pytaj pojeba, co ma dłuższy biceps niż ją no udolnie. Właśnie, no właśnie, o rozwój. No. 4 serie w tygodniu. Poza. No bo ja nie mogę też odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy się nie skupiałem jakoś na ramionach. To wyłowa ogólnie. Przy okazji jesteś. One po prostu też się powiększają. Jak robię progresję w złożonych ćwiczeniach, no nie czuję, że muszę nawet dokładać ten biceps, triceps, tylko to się równomiernie rozwija u mnie, u was. No ja mam więcej tej pracy na ramiona i tyle, no. Będziemy walczyć o lepsze ramiona całe życie. Powiedzieliśmy? Bo no to nie, było jakieś... tak, nie taki, było pytanie. Takiej było... osobie, co ma oporne łapy, robi 3 razy w tygodniu biceps, triceps, pewnie 3 razy po jednym ćwiczeniu. No i nie rośnie mu w ogóle obwód. Siła bardzo wolno. Dużo czynników, za dużo, czy je wystarczająco. No i ma kalorykę na plus, napisał na piesie. No. Wiesz, może spodziewa się szybkich efektów, no. Tak? W miesiąc chce mieć 2 cm więcej w bicepsie, a to nie będzie miesiąc, tylko 2 lata. Powoli, powoli. No generalnie jak tu siła idzie, no to obwód też powinien przyjść. To może w dłuższym czasie właśnie, tak jak mówisz. Co? Ło, gdy Maciek Jamka, gdy robię uginanie przedramion ze sztangą prostą, odczuwam ból w nadgarstkach. Dlaczego? Kurde. Opowiadaliśmy na ostatnim zetka, co na dworzu robiliśmy. Nie pamiętam, czyli odnośnik do zetka. Wiem, że jest o tym w Atlasie de la Viera, żeby zmienić na łamaną, ale nie pamiętam dokładnie. I szczególnie u kobiet. Tak, bo to może zależeć od kąta właśnie w łokciu, jak kość promieniowa i łokciowa są tam zainstalowane, albo może też zależeć od tego, jak trzymasz. No ale to, no to było tam, nie? A robicie prostą? Tak, tylko trzeba dobrze. To odniesiemy do ZK, a ja jeszcze odniosę, jak trzymać prostą, żeby nie bolało. Kliknijcie w rej pączkę. Mój rej. No, kliknijcie film, i obejrzyjcie później. Film się nazywa Biceps Triceps Technika. Biceps Triceps Technika. O, fajny film. No, dużo wąsów na taki zbytek. Styka, bo no, no, za długie nie może być. Okej. Dzięki za uwagę i do następnego ZK. Na koniec zapraszamy do obejrzenia filmów, które poleciliśmy. I zapraszamy też do subskrybowania kanału. O. Bo chcemy kolejny przycisk, także jeszcze parę do miliona. Nie, dobra, tak bez beki. Jak nie zasubskrybujecie, to Robur wam zajebie z kanibala. Budo. No. Czekaj, o właśnie. Dobra, to ja się żegnam, salutuję dwoma palcami, tak jak obiecałem w komentarzach. Ty też? Czy ja sam? Dwoma palcami, bo tak się w Polsce salutuje. No salutuj. Nie będę. Ale kurwa salutuj, nie. Powiedziałem? Nie. Było na Snapie. Tak? Snapchat Pączek Endo. Zapraszam. Weź to zobaczymy. W kolejnym odcinku. No powiedz. Co? No powiedz Robur, do zobaczenia w kolejnym. Już to zrobiłem. Ale teraz głośno i wyraźnie. Ty nie mamy jaki... No ale wiesz, że daleko jest kamera. Serio. Nie. No bo nie skończyłem. Będziesz tu siedział, aż powiesz. No to wy powiedzcie. Do zobaczenia. Nie, no. Nie no kurwa. Ho, ho, ho. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. No. No dobra.